Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię Zagrajmy w Rayman 2 Wielka Ucieczka na Dreamcasta. Jest to już ostatnia wersja nagrywana na ten oto kanał. Ponieważ, dlaczego w ogóle Rayman 2 na Dreamcasta? Czemu nie inna gra? Otóż z tego powodu, dlatego że ona miała najwięcej głosów zaraz obok Crash'a Bandicoot 4, najwyższy czas. Tak więc jako, że robimy Crash'a Bandicoota 4, to stwierdziłem, że po skończeniu Alladyna zabiorę się za następną grę, która miała najwięcej głosów według głosowania, jeżeli chodzi o kolejne serie na kanale. A jako, że Rayman 2 na Dreamcasta miał najwięcej głosów zaraz obok Crash'a Bandicoot 4, no to zabieramy się za Raymana 2 na Dreamcasta, ostatnią wersję Raymana 2, którą nagrywam na tym kanale. Tak więc, tak jak widzicie, tak wygląda główny ekran, ekran tytułowy, przepraszam. No i co, sobie ogarniemy tutaj pewne rzeczy. Jak widzicie, już lekko menu się różni od tego, co mieliśmy w wersji PC-towej, wersji Revolution, czy innych nawet wersjach Raymana 2. No jak widzicie, mamy tutaj jakby troszeczkę tło bardziej o porze popołudniowej, bo zawsze to było bardziej tło wskazywało, jakby był wieczór albo tam poranek, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli sobie przypomnę, to oczywiście dam adnotację. Jak widzicie, mamy tutaj cztery interesujące opcje, tak? Nie trzy, tylko cztery. Otóż mamy New Game, Load Game, Options oraz Rayman 2 Website. No ale niestety ta czwarta opcja nie działa, dlatego że no są otóż do tego jakby powody, dlaczego to nie działa. Tak więc no wciśnijmy sobie, wiadomo, opcję. Tutaj sobie troszeczkę, o, ustawimy coś takiego, czyli między innymi sobie ustawiliśmy teraz widescreen. Tutaj możemy sobie gierkę rozjaścić, ale ja myślę, że sobie zostawimy tak jak jest. I tyle, no myślę, że nie ma tutaj zbytnio za bardzo co do przedłużania. No, Rayman 2, moi drodzy, proszę państwa. Ostatni już Rayman 2 robiony na tym oto kanale, tak więc jest to dosyć historyczny let's play, dlatego że zakończy się pewna era Raymana 2. I następny Rayman 2, jaki już kiedyś tam zrobimy, który różni się od tego, który tutaj widzimy, to być może to będzie wersja na Game Boya Color, dlatego że jest bardzo zbliżona do Raymana 1. Dobra, New Game i sobie będziemy musieli się nazwać, więc ja standardowo nazwę się POM, ponieważ jest to skrót od mojego niku, czyli pomidorowy.pl. Ja to nagrywam, jakbyście byli ciekawi, 8 stycznia o godzinie 15:36 i właśnie w tym momencie, kiedy nagrywam to, to postanowiłem zrobić coś, czego bardzo dawno temu, bardzo dawno nie robiłem. I strasznie mi się język plącze, bardzo przepraszam za to, dlatego w dużym skrócie, sorry za cięcie, ponieważ tu prawdopodobnie było cięcie wstawione, będę musiał pamiętać w montażu, żeby dać. Co chciałem powiedzieć? Chciałem coś powiedzieć, ale chyba mi z rytmu się wywaliłem. No, w każdym razie nagrywam ten let's play na zapas, dlatego że obecnie, w chwili kiedy to nagrywam, to robię sobie teraz zapas, ponieważ nie miałem trochę ochoty na let's play'e i teraz jakby można by powiedzieć, że chcę sobie zrobić taki malutki zapas, bo chciałbym z małym katalogiem, jak to gamer lubił nazywać, lub po prostu z seriami nagranymi na zapas wystartować, żeby nie było, że będziecie w ogóle bez filmów, tak więc jakoś od lutego ta seria powinna się pojawić, albo z końcówką stycznia. Dobra, wciskamy sobie, jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania, ja zamykam mordę i my teraz słuchamy, dlatego że za długo siedzieliśmy na tym głównym menu. Rayman, look what the pirates have done to our world. A planet of anguish and pain, haunted by evil. A dark place, teeming with fierce monsters. Nothing can stop them now that they've captured you. They've taken everything and reduced our people to slaves. The robots search for innocent prey.
In the chaos, they exploded the heart of the world. The 1,000 lums of energy which form it have been scattered. We are getting weak. Soon it will be too late. You must escape, Rayman. You are our only hope. Dokładnie tak. Rayman 2 The Great Escape. Jak widzicie, teraz ta cutscenka znacząco się różni od tego, co mieliśmy w innych wersjach, ponieważ tutaj głos podkłada Polokus zamiast Lee, bo wcześniej to była wróżka Lee nam opowiadała o fabule gry. Natomiast tutaj mamy Polokusa, który się odezwał swoją drogą. I coś chcesz powiedzieć jeszcze, Polokus? Nie. Polokus już zamknął mordę i się nie chce odzywać. Tak więc tak, to jest jedyna zmiana póki co w wersji Dreamcastowej, nie licząc głównego menu oraz tego, że mamy widescreen, taki bez żadnych modyfikacji i tak dalej, tylko taki naturalny widescreen. Tak więc mamy Polokusa, który poddał, że tak powiem, opowiadał o całej tej fabule, która ma miejsce, że Rayman został schwytany, serce świata zostało zniszczone, musimy zebrać 1000 lumów, bla 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 bla, wszystko znamy na pamięć. Jeżeli nie grałeś w Raymana 2 i jesteś jakby ciekaw fabuły tej gry, to polecam ogólnie moje też poprzednie let's playe, bo ja tam najczęściej właśnie opowiadam i streszczam fabułę. No tutaj bardziej streściłem wam fabułę w kilku zdaniach, dlatego że znamy już tę fabułę na pamięć. Kto nie grał w Raymana 2 w Polsce, no proszę was, znaczy no pewnie są osoby, które mogły nie grać, no nie? No i tutaj Rayman spotyka się z Globoxem, mówią sobie właśnie na temat tego, że Rayman narzeka odnośnie tego, iż stracił wszystkie swoje moce, że robi się coraz słabszy. Globox mu podaruje srebrnego luma i okazuje się, że srebrny lum powoduje, że Rayman odzyskuje w małym stopniu swoją moc i tyle. I teraz musimy się, że tak powiem, wydostać z więzienia. Proste? Proste. Myślę, że nie trzeba tutaj zbyt wiele tłumaczyć. I wiem, że to może być bardzo wredne, bo mówię w trakcie cutscenki w tym momencie. Ale ten let's play sobie troszeczkę inaczej poprowadzimy niż dotychczasowe let's playe z Raymana 2. W ogóle powróciła moja kamerka Logitecha, ponieważ póki co nie chciało mi się z telefonu nagrywać, a chcę sobie robić jak najwięcej miejsca, dlatego że za jakiś czas wyjeżdżam. Dobra, tutaj Globox mówi, żebyśmy użyli naszej pięści, tak więc to zrobimy kółkiem. Ja z przyzwyczajenia kwadrat wciskam, dlatego że zawsze kwadratem grałem, no ale okej. W wersji na Dreamcasta kółkiem rzucamy, tak więc tak to mniej więcej wygląda. Kółkiem rzucamy, X-em skaczemy, trójkątem robimy obrót kamery, R2 wyświetlamy status i nic więcej. O, i tutaj przy okazji L2 możemy, że tak powiem, właśnie fokusować się na danego przeciwnika. Coś, z czego będę na pewno częściej korzystał niż w wersji Revolution czy w innych wersjach. No i oczywiście tak wygląda menu pauzy. Jest to jak najbardziej, nie licząc Revolution, to jest najładniejsze menu pauzy. Dobra, to jedziemy z koksem. Jedziemy w dół. Oczywiście, tak jak już wspominałem, ten let's play będzie troszeczkę w inny sposób grany niż dotychczasowe. Mianowicie kolejną zmianą jako będzie to, że nie będziemy robili 100%. Tak jest, moi drodzy. Nie będziemy robili 100% wersji Dreamcastowej, dlatego że jeżeli chcecie zobaczyć 100% Raymana tego pecetowego, to polecam wam obczaić sobie let's play z wersji na peceta, który nagrywałem w 2016 roku, oraz polecam obczaić wersję Revolution, dlatego że to są bardzo zbliżone do siebie wersje. No może poza tym, że Revolution ma bardziej otwarty świat, a tutaj z kolei mamy też pewne zmianki, o których będzie można sobie podyskutować. Czy coś chcę więcej powiedzieć? Nie, na razie nie, możemy się skupić na gierce. Nawet zobaczymy, czy wyszedłem z prawy, jeżeli chodzi o nagrywanie let's play. Mam nadzieję, że nie, bo jako tako widać, że jeszcze mój komentarz się w miarę trzyma, ale troszeczkę stresik łapię, dlatego że nie nagrywałem, żeby was nie skłamać. Dobra, tutaj przy okazji Murphy się pojawia. Murphy to jest nasz przesympatyczny przyjaciel, który będzie nam teraz pierdolił odnośnie kontrolek, ale my mamy go totalnie w dupie, bo my wiemy, jak grać w Raymana 2K i nie trzeba nam tego tłumaczyć na każdym zasranym kroku. Znaczy, chciałem powiedzieć, że Murphy, zamknij mordę i nie tłumacz nam.
Tak więc troszeczkę się tutaj delikatnie różni początek poziomu względem wersji pecetowej, jak zresztą widzicie. Mamy tutaj troszeczkę bardziej ozdobiony ten poziom i troszeczkę wydaje mi się, że więcej wodospadów oraz te kwiatki są, których chyba nie było w wersji pecetowej, a jak były, to chyba innego koloru. No w każdym razie tak się prezentuje wersja Dreamcastowa i w mojej opinii graficznie to nawet jest delikatny upgrade względem wersji pecetowej i Nintendo 64, dlatego że to są pierwsze wersje Raymana. A najpierwsze to jest na Nintendo 64, potem była wersja pecetowa i później ta Dreamcastowa i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Tak więc... niszczymy sobie klateczkę i tutaj Murphy będzie nam tłumaczył, że ojejku, zniszczyłeś klatkę, masz tutaj luma, możesz spaść w dół i pamiętaj, żeby klatki niszczyć, ale my będziemy mieli w dupie klatki, w sensie co jakiś czas będziemy sobie je niszczyć, ale to nie będzie tak, że będziemy na każdym kroku je niszczyć, dlatego że nie robię 100%, po raz kolejny zresztą to będę powtarzał. Tutaj przy okazji możemy sobie stanąć na takich mini ołtarzykach, ponieważ kiedy wciśniemy sobie kółko, w moim przypadku to Murphy przyleci i zaraz zacznie znowu pitolić farmazony. Oczywiście nie będę tutaj ignorował Bzita, który sobie tutaj leci, lub po prostu Mosquito. No i tutaj Murphy tłumaczy nam, żebyśmy wcisnęli przycisk A, żeby doskoczyć na drugą stronę. Tak więc za chwilę to sobie ogarniemy. Oczywiście ten poziom zrobimy na 100%, ale to dlatego, że gra tutaj wręcz każe zrobić 100%, dlatego że jeżeli nie zbierzemy 5 lumów, no to Teen Sinowie powiedzą, żebyśmy spierdzielali w poszukiwaniu tego jednego lub dwóch lumów, które zgubiliśmy. No i tutaj mamy dzieci Globoxa i wychodzi dialog między Raymanem a dziećmi Globoxa, gdzie Rayman tutaj opowiada, że niestety Globox niestety nie trafił z Raymanem, więc nie wiadomo, co się z nim stało. Dzieci niestety płaczą i Rayman chce tutaj ich zapytać odnośnie gdzie jest Lee, bo potrzebuje znaleźć Lee, żeby się z nią skontaktować, żeby przy okazji załatwić swoje sprawy, jeżeli chodzi odnośnie mocy Raymana. No i dzieci Globoxa wskazują, że Lee poszła w tamtą stronę, a raczej została pojmana w tamtą stronę, więc będziemy musieli się tam udać. Wiem, że mówię, może to być dla niektórych niegrzeczne, ale w wersji Dreamcastowej poza jedną przetłumaczoną, a raczej zdubbingowaną cutscenką, to pozostałe pokazówki lub cutscenki nie są zdubbingowane, więc tutaj mamy po raz kolejny raymański język, czyli raymański język, który charakteryzuje się onomatopejami, czyli na przykład zamiast takiego języka, który teraz słyszycie z moich ust, to byście na przykład słyszeli coś takiego. Po prostu oni mówią, wszyscy mówią swoim językiem, dlatego są tutaj napisy, a ja będę starał się wam, będę po prostu wam wszystko tłumaczył, o co chodzi, bo ja znam Raymana 2 na pamięć, bo w końcu ogrywałem multum w wersji Raymana 2 i tę fabułę mam w małym paluszku. I tutaj mamy pierwszą zmianę, jeżeli chodzi o wersję Dreamcastową, mianowicie tego nie było w wersji innych, tylko jest to ekskluzywnie w wersji Dreamcastowej, czyli mamy właśnie pole takich kwiatków i różnokolorowe motylki. Tego nie było w wersji ani pecetowej, ani w Revolution, ani w Nintendo 64, ani w chyba 3DS-owej, ani w DS-owej, chyba że w wersji 3DS-owej było. I tutaj mamy nowy ołtarzyk, którego nie było w żadnej innej wersji Raymana i tutaj między innymi, jak sobie staniemy, to Murphy przyleci i będzie nam tłumaczył, że tutaj, jak się spojrzymy w drugą stronę, o właśnie, mamy tutaj szkarłatnego luma. I do tego szkarłatnego luma będziemy mogli się później złapać, ale na razie jest on dla nas nieczynny. Tak więc niszczymy sobie klateczkę i zobaczymy, co się tym razem stanie. O, uratowaliśmy króla Teen Sinów i oczywiście tutaj oni nam gratulują za uratowanie ich. No i oczywiście tutaj każdy z nich teraz się będzie kłócił, to jest bardzo znana i kultowa scena z Raymana 2, jeżeli gracie po polsku, ponieważ oni będą się tutaj dosłownie kłócić, kto jest prawdziwym królem i będzie zaraz, że ja jestem prawdziwym królem, nie, ja jestem prawdziwym królem, nie, bo ja. Dosłownie, kurde, że Raymanowi głowa nie pęka, to jest naprawdę masakra. No i oczywiście Rayman zadał proste pytanie, czy oni orientują się, gdzie została pojmana Lee. No i teraz dowiemy się, że tak naprawdę oni nie mają zbytnio pojęcia, gdzie może być Lee.
bo nie jest to łatwe w przetłumaczeniu. A, czyli, a nie, przepraszam, oni powiedzą, że Liz została pojmana przez piratów do czarodziejskiej polany, tak to się nazywał ten poziom. I teraz będziemy przeniesieni do Wyspy Drzwi, bo w wersji Dreamcastowej to się nazywa Wyspa Drzwi z jakiegoś powodu. Znaczy, ja wiem z jakiego powodu i zaraz nawet zobaczycie z jakiego powodu. No i tutaj oczywiście Tinsinowie nam gratulują, lub Małaki, jak chcemy sobie iść logiką, a raczej kurwa nie logiką, co ja pierdolę, tłumaczeniem Raymana Origins i Legends, ponieważ w wersji polskiej oni się Małaki nazywają. Więc po prostu Tinsinowie bądź też i Małaki tłumaczą nam właśnie, żebyśmy podążali teraz za tym portalem do Wyspy Drzwi. O Jezus Maria, to jest dopiero pierwsza sesja po troszkę dłuższej przerwie, a ja już się plączę jakbym, kurde, nie wiem, dopiero co pierwszy let's play nagrywał. Więc tak to się prezentuje, jest to spora różnica między tym, co mamy w wersji PC-towej, w tym, co mamy w wersji Revolution, czy w wersji na PS1, czy w innych wersjach. Tak więc to jest, jak dotąd, nie licząc Revolution, najładniejszy hub. Albo po prostu mapa świata, mogę to tak powiedzieć, ponieważ to jest bardziej mapa świata, gdzie możemy sobie iść do góry, w dół, do góry, w dół i sobie wybierać poziomy. Tak więc no co, lecimy sobie do zaczarowanej polany, albo czarodziejskiej polany, przepraszam. To jest czarodziejska polana. Dobrze, tak teraz zapamiętałem. No i gra tutaj oczywiście chce nam powiedzieć, że musimy zebrać 50 lumów oraz 7... klatek, ale my sobie tego nie zrobimy, ponieważ my mamy w dupie to. Aczkolwiek pokażę wam pewne tutaj sekwencje, bo myślę, że warto je pokazać i czemu by nie, po prostu. Tak więc sobie płyniemy tutaj, na dole, na dole, na dole. I tutaj mamy sekwencję z niebieskimi lumami. Niebieskie lumy, jak sama nazwa wskazuje, to są niebieskie lumy, które podtrzymują nasz tlen. Ale ja specjalnie sobie tutaj przyleciałem, dlatego żeby sobie troszeczkę tutaj chociażby coś porobić, a mianowicie zniszczyć klatkę i przy okazji sobie pozbierać tutaj co nieco. Bo to, że nie robię 100%, to jest jedno, ale chcę chociaż, żeby to miało jakby ręce i nogi. I ta chyba ryba nie była w wersji PC-towej ani w innych wersjach, dlatego możemy sobie popatrzeć na to z tej oto perspektywy, jak to mniej więcej się prezentuje. Oczywiście tutaj Murphy nam będzie zawracał dupę, że no, łap niebieskie lumy, ponieważ one podtrzymują twój tlen. I okej, mogę łapać te niebieskie lumy, ale na chwilę obecną mi się nie chce. No i teraz musimy sobie lecieć tutaj, ponieważ musimy odpalić przełącznik, gdyż jest to sekcja, której sobie ominąć od tak nie możemy. A uwierzcie mi, chciałbym, ale no po prostu... no nie możemy i tyle, i musimy się z tym pogodzić, chcąc nie chcąc, i tyle mam do powiedzenia. Mamy tutaj checkpoint, oczywiście pływanie tutaj jest zabronione. Tu w wersji Revolution na wprost obok tego znaku byłaby klatka, ale tutaj klatki tutaj nie ma, ponieważ jak wiemy, klatek jest troszeczkę więcej w Revolution i też więcej lumów, dlatego że skoro tutaj mamy 50 i ta wersja, tak jak i wersja na PC, ta Nintendo 64 charakteryzują się tym, że tutaj jest tylko po 50 lumów na poziom. Tak, wersja PS2 i PS1 kompletnie zaprzeczają tej idei i po prostu robią coś takiego, że dają różną ilość lumów, co mi się nawet szczerze bardziej podoba niż w wersji PS1-kowej, znaczy niż w wersji PC-towo, Dreamcastowej i tak dalej, ponieważ, no kurde, fajne jest to, że możemy w tamtych wersjach pozbierać sobie troszeczkę inną ilość lumów niż zwykłe, kurde, 50, no nie? To jest moim zdaniem naprawdę mocno na plus i dlatego lubię taką trochę różnorodność, a nie jeżeli coś, co, nie wiem, działa bardzo na schemat, nie? Oczywiście tam szybciej, Rayman, szybciej, nasz tata musi wrócić do domu, bla, 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 bla. Dobra, tutaj spadamy sobie w dół, checkpoint wzięty. I tutaj mamy sekcję, która jakby normalnie była w wersji PC-towej. W wersji na PS-a 1 też chyba była, z tego co pamiętam. Tak, była. Tylko była troszeczkę bardziej zraszowana, dlatego że na przykład nie było tej wysepki, na której tam są te lumy i tak dalej. A tutaj normalnie jest i w wersji Revolution też była ta sekcja. No mówię, Revolution bardziej przypomina taką zupgrade'owaną, wiadomo, wersję na
peceta. Teraz mamy kolejny loading screen. I teraz zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. O, mieliśmy Caterpillar. O, widzicie? Widzicie tego? Kurde, ten kurz z oczami. To jest Caterpillar on się nazywał. Albo Caterpillar, coś takiego. On ogólnie w wersji pecetowej i pozostałych ma taki bardziej wkurzony wyraz twarzy, a tutaj ma taki, nie wiem, na zasadzie, kurde, jakby był trochę zaniepokojony, albo kurde by miał jakiegoś zeza, czy nie wiadomo w ogóle co. No nie wiem, dobra, w każdym razie zjeżdżamy sobie teraz w dół, zabieramy co nasze i tyle. Na razie mamy 21 minut nagrania, oczywiście będzie to let's play robione na sesję, ponieważ czemu nie? Nie chcę z tego robić osobnych odcinków, dlatego że łatwiej mi trochę w sesjach nagrywać, ponieważ gdy nagram sobie taką godzinkę lub półtorej, to będę miał z tego powiedzmy 5 albo 6 odcinków, w zależności jak długie będę chciał, żeby to były odcinki, tak więc dzięki temu mam już na przykład w tym momencie jeden odcinek powiedzmy już nagrany. Z tego jakbym miał teraz podzielić to na odcinki i potem podzielimy sobie to na przykład na za jakiś czas będzie powiedzmy drugi z tego odcinek, no nie? Albo bardziej druga część, nie wiem, jak chcemy sobie to nazwać. Lecimy dalej, tam po lewo była sekwencja, do której moglibyśmy się dopiero później dostać, a raczej dostalibyśmy się przechodząc przez alternatywną ścieżkę. No i teraz mamy właśnie mini cutscenkę, w której to robot będzie chciał nas naparzać i naszym zadaniem jest, żeby on wystrzelił w nas, ale jakby ogień lub beczka nie może w nas trafić, tylko tutaj. O właśnie, dokładnie tutaj. Tu przy okazji pokażę wam wyciętą sekcję z wersji na PS1 i PS2, dlatego że tej sekcji nie ma w wersji na PS2 ani na PS1. No a Sony po prostu jakby chyba nie lubi bardzo tej sekcji. No i tak pokrótce mniej więcej wam pokażę, o co chodzi z tą sekcją. Tam u góry jest dużo lumów oraz klatka i dobra, zrobimy ten wyjątek, polecimy tam do góry. Tutaj w ogóle też przy okazji żaba, jak widzieliście, skakała sobie po lianie. Albo po lili. Tego chyba nie było w wersji pecetowej i w tych wersjach pecetowo podobnych. O, i komar tutaj leci, coś czego też chyba nie było w wersji pecetowej. No i dobra, tyle. Nic więcej tutaj nie mam do zaoferowania, do pokazania. Tyle chciałem wam pokazać. Można by powiedzieć, że trochę z tej serii zrobimy sobie taki dosyć mocny speedrun, dlatego że ja będę na mocnym speedrunie tutaj te lokacje leciał. Dlatego że, no mówię, nie będę wszystkiego też pokazywał, tylko wybrane rzeczy, które już po drodze wam pokażę, bo czemu by nie? Dlatego że, no nie robię 100%, no nie chcę się już powtarzać. A w ogóle jak wam początek tego roku minął, bo tak jak już niejednokrotnie wspominałem, u mnie była, że tak powiem, bardzo mocno pijana impreza, tak więc ja kaca dosyć mocno leczyłem. A tak na serio to może nie mocno leczyłem, ale po prostu bardziej lenistwo weszło po Sylwestrze. I tyle, no nie? O, o, przy okazji tak sobie otworzyłem drzwi, czemu by nie? Można i tak. No i teraz tutaj gra nam pokazuje, że musimy w ten przełącznik uderzyć. Okej, za niedługo to zrobimy, nie ma problemu. Dobra, Murphy, zamknij mordę, ponieważ tutaj trzeba będzie z robopiratem się naparzać. Dawaj mi tego śmietnika i jedziemy z koksem. Dobra, eko śmietniku, dawaj. Już padłeś zresztą. Tego też przy okazji już dopadniemy, bo czemu by nie? Nie będzie przy okazji mi przeszkadzał. I teraz możemy sobie wziąć beczkę i oczyścić sobie, raczej otworzyć sobie tę otóż drogę, ponieważ tutaj również jest klatka i chyba jeden lum albo dwa lumy schowane. No, nie powinienem tak robić, ale to jest częsty błąd, który ja popełniam, jeżeli chodzi o granie w Raymana. A, tutaj mieliśmy 5 lumów od razu, no to elegancko. No to coś tutaj będziemy mieli przy okazji zebrane, bo też jakąś tam ilość lumów sobie zbierzemy, żeby małaki nie mówiły do nas na przykład, że ej, zebrałeś za mało, cofaj się do tam innych poziomów, ponieważ małaki mogą coś takiego powiedzieć, albo Teen Sinowie. Kurde, to mi się dziwnie mówi tą polską nazwę, Małaki, kurde. Prędzej chyba będę Małaki mówił, jak będę robił Raymana Legends, którego swoją drogą trzeba będzie w końcu zrobić.
Ała, to bolało! No, elegancko. Dobra, jest gitara. No dobra, taka gitara, że ja ciągle, kurde, w laser wpadam. No elegancko, nie powiem, że nie. Ara, nara, gościu. My cię już zabijać nie będziemy, bo po co? Po co sobie, że tak powiem, ręce brudzić? A w tym wypadku dłonie bardziej, bo Rayman w końcu ma dłonie, a nie ręce. Takie dłonie, kurde, w rękawiczkach. Nie żeby coś. Dobra. Mamy tutaj oczywiście Free Rayman! Uratuj mnie, Rayman! Zniszcz generator, który zniszczy barierę! Idź! Idź tą maszynę zniszczyć! Żebym ja mogła się stąd wydostać! No i między innymi coś takiego teraz będzie się działo, czyli przy okazji to robopirat się pojawił, którego nie było w innych wersjach.